W tym nagraniu zajmiemy się bardzo ważną sprawą. Postaram się pokazać ci, jak poprawnie bilansować równanie reakcji chemicznych. Jednak zanim do tego przejdziemy, najpierw porozmawiajmy sobie jak tworzyć wzory sumaryczne związków chemicznych. Zacznijmy może od wzoru chemicznego wody. Zapisywałam go już wiele razy. Wzór sumaryczny cząsteczki wody wygląda tak: H2O. Wiesz już że w tej cząsteczce mamy dwa atomy wodoru i jeden atom tlenu. W cząsteczce wody atomy łączą się ze sobą za pomocą wiązań kowalencyjnych spolaryzowanych. Wiązanie chemiczne tworzy para elektronów. Para elektronów, które najczęściej pochodzą od różnych indywiduów chemicznych, od różnych atomów. Wodór ma jeden elektron walencyjny, jeden elektron na swojej jedynej powoce elektronowej. Dlatego też... Jeden atom wodoru może wytworzyć tylko jedno wiązanie z innym atomem. Możemy powiedzieć, że wodór jest pierwiastkiem jednowartościowym. Wartościowość to cecha danego pierwiastka lub jonu, która pozwala na określenie liczby wiązań chemicznych, którymi dany pierwiastek lub jon może połączyć się z innymi pierwiastkami i jonami. Wodór jest pierwiastkiem jednowartościowym. Wartościowość innych pierwiastków Określić możemy na przykład, za pomocą liczby atomów wodorów, z którymi reaguje ten pierwiastek. Inaczej mówiąc, wartościowość wybranego atomu możemy określić na podstawie ilości wiązań chemicznych, jakie może ten atom wytworzyć z innymi atomami z atomami wodoru. W wiązaniu chemicznym biorą udział elektrony walencyjne. Mam nadzieję, że pamiętasz, że elektrony walencyjne to te, które znajdują się na ostatniej zapełnionej powłoce elektronowej, powłoce walencyjnej danego atomu. Kiedy znamy położenie danego atomu w układzie okresowym pierwiastków, możemy bez problemu określić, ile elektronów walencyjnych ma ten atom. Na przykład wodór znajduje się w pierwszej grupie układu okresowego pierwiastków i ma jeden elektron walencyjny a tlen znajduje się w szesnastej grupie układu okresowego pierwiastków i stąd wiemy, że ma sześć elektronów walencyjnych. Określmy, jaka jest wartościowość tlenu znajdującego się w cząsteczce wody. Mamy dwa wodory, zatem wartościowość tlenu wynosi dwa. Dwa spośród sześciu elektronów walencyjnych wzięły udział w utworzeniu wiązań chemicznych z wodorami. Czemu tylko dwa elektrony, a nie trzy, cztery, czy też dajmy na to wszystkie sześć? Tlen mając sześć elektronów walencyjnych, do oktetu elektronowego, czyli do stabilnej konfiguracji, potrzebuje już dwóch elektronów i właśnie te dwa elektrony pozyskuje wiążąc się z dwoma wodorami. Cztery spośród sześciu elektronów walencyjnych tlenów tworzą między sobą dwie pary elektronowe. Nazywamy je niewiążącymi parami elektronowymi. Pary te niechętnie wchodzą w wiązania chemiczne, stąd ich nazwa niewiążące. A dwa elektrony walencyjne tworzą po jednym wiązaniu z elektronami walencyjnymi wodoru. Stąd też tlen, wchodzący w skład cząsteczki wody, jest dwuwartościowy, a wodór, przypominam, jest jednowartościowy. Tlen może więc utworzyć dwa wiązania, a wodór tylko jedno. Dlatego jeden atom tlenu łączy się z dwoma atomami wodoru, i wzór cząsteczki wody ma postać H2O. Jeśli dany pierwiastek nie reaguje z wodorem, to jego wartościowość możesz określić względem innych jednowartościowych pierwiastków lub względem tlenu, który, jak już to sobie pokazaliśmy, na przykładzie cząsteczki wody jest dwuwartościowy. Istnieją pierwiastki, które w związkach chemicznych mają tylko jedną wartościowość. Tymi pierwiastkami jest na przykład glin, jego wartościowość wynosi 3, magnez, jego wartościowość wynosi 2, a także sód, którego wartościowość wynosi 1. Ale są i takie pierwiastki, które w zależności od tego, z jakimi pierwiastkami i w jakich warunkach reagują, mogą mieć różne wartościowości. I tak na przykład azot może mieć wartościowość 1, 2, 3, 4, a także 5. Natomiast siarka może mieć wartościowość 2, 4 bądź też 6. Kiedy znamy wartościowość reagujących ze sobą pierwiastków, możemy napisać wzór sumaryczny związku chemicznego. Na przykład, jaki będzie wzór sumaryczny tlenku glinu? Najpierw zapisuję obok siebie symbole pierwiastków: AL, czyli glin, i O, czyli tlen. Następnie nad symbolami atomów należy zapisać, używając liczb rzymskich, jaka jest wartościowość pierwiastków. Nad glinem piszemy sobie trójeczkę, a nad tlenem dwójkę. Teraz spisujemy na krzyż liczby podające wartościowość. Przy atomie glinu stawiamy dwa. Używamy teraz już cyfr arabskich. To jest ta dwójka, co mówi nam o wartościowości tlenu. A przy tlenie wpisujemy 3, bo wartościowość glinu wynosiła 3. Otrzymujemy wzór sumaryczny tlenku glinu. Al2O3. Mówimy, że jedna cząsteczka tlenku glinu 3 jest zbudowana z dwóch atomów glinu i trzech atomów tlenu. Przeanalizujmy inny przykład. Zapiszmy sobie wzór sumaryczny tlenku węgla 4. Na podstawie nazwy wiemy, że węgiel w naszym związku będzie czterowartościowy, a tlen, jak już sobie mówiliśmy, jest dwuwartościowy. Piszemy symbol węgla C i tlenu O. Nad symbolem y, atomów zapisujemy 4 nad węglem i 2 nad tlenem. Teraz piszemy na krzyż wartościowości i otrzymujemy C2O4. Uzyskaliśmy informację, że stosunek atomów węgla do atomów tlenu jest równy 2 do 4. Ale te liczby możemy przecież ze sobą skrócić, dzieląc je przez 2, i wtedy stosunek atomów węgla do atomów tlenu równy jest 1 do 2. W chemii jednak nie zapisujemy, więc wzór sumaryczny cząsteczki tlenku węgla 4 to CO2. We wzorze danej cząsteczki musimy dążyć do tego, aby stosunek poszczególnych atomów był możliwie jak najmniejszy. Pierwiastki pierwszej grupy układu okresowego są jednowartościowe, a drugiej grupy są dwuwartościowe. Otwórzmy zatem jeszcze jeden wzór wzór tlenku magnezu. Związek ten składa się z magnezu i tlenu. Piszemy więc MgO. Zarówno magnez jak i tlen mają wartościowość równą 2. Zapisujemy to nad symbolami pierwiastków. Teraz piszemy sobie wartościowości na krzyż i mamy Mg2 O2. Dwójki oczywiście możemy skrócić i otrzymujemy Mg1 O1. A w związku z tym, że w chemii jedynek nie piszemy, to wzór sumaryczny tlenku magnezu jest taki MgO. Pojęcie wartościowości w odniesieniu do pierwiastków jest często zastępowane pojęciem stopnia utlenienia, ale tym nie będę ci już teraz zaprzątać głowy. Kiedy wiemy jak tworzyć wzory związków chemicznych, możemy przejść do zapisu równania reakcji chemicznych. Zasadniczo równanie chemiczne opisuje reakcję chemiczną. Masz na przykład glin, do którego dostarczasz gazowy tlen. Dwuatomową cząsteczkę tlenu i w wyniku ich reakcji powstaje tlenek glinu. Te elementy w równaniu chemicznym, które ze sobą reagują, nazywamy substratami reakcji chemicznej. A to, co w wyniku reakcji powstaje, to produkty reakcji chemicznej. Na przykład, gdy Twoja mama piecze ciasto, to jajka, mąka, cukier, który używa do zrobienia tego wypieku, to substraty. W trakcie pieczenia ciasta zachodzi szereg reakcji chemicznych, a ciasto, które smakuje całej rodzinie, to produkt tej reakcji. Wracamy do równania reakcji trzymywania tlenku glinu, bo jego zapis nie jest jeszcze zakończony. W tym momencie nasz zapis mówi przed reakcją miałeś jeden atom glinu i dwa atomy tlenu. Dodatkowo atomy tlenu były ze sobą połączone w jedną cząsteczkę. Po reakcji, kiedy glin i tlen się połączyły, masz jedną cząsteczkę tlenku glinu składającą się z dwóch atomów glinu i trzech atomów tlenu. Okazuje się, że po jednej stronie równania mamy inną liczbę atomów glinu niż po drugiej stronie równania. Po tej stronie mam jeden atom glinu, a po tej dwa atomy glinu. Ten sam kłopot jest w przypadku tlenu. Po tej stronie są dwa atomy tlenu, a po tej trzy. W równaniu reakcji chemicznej, podobnie jak w równaniu matematycznym, lewa strona równania musi równać się z prawą stroną równania. Póki co w naszym równaniu po lewej stronie mamy inną ilość substratów niż po prawej stronie produktów. Aby rozwiązać nasz problem, wystarczy uzgodnić równanie reakcji chemicznej. Uzgodnić równanie to sprawić, żeby po obu jego stronach były takie same liczby poszczególnych atomów. Aby tego dokonać, musimy dobrać odpowiednie współczynniki stechiometryczne. Mamy jeden atom glinu tutaj, a dwa atomy glinu tu. Więc wstawiamy tu współczynnik stechiometryczny wynoszący dwa. Teraz mamy dwa atomy glinu zarówno po stronie substratów, jak i produktów. Przyjrzyjmy się tlenowi. Po lewej stronie równania po stronie substratów są dwa atomy tlenu, a po prawej stronie równania mamy trzy atomy tlenu. Co zrobimy w takiej sytuacji? Mogłabym wstawić tutaj połówki atomów. Mogłabym cząsteczkę tlenu pomnożyć razy 1,5 i otrzymamy wtedy 1,5 razy 2, czyli 3. Teraz mamy po trzy atomy tlenu zarówno po lewej jak i po prawej stronie równania. Mamy też poła dwa atomy glinu po obu stronach. Jednak nie ma czegoś takiego jak pół atomu albo półtora atomu. Więc aby do końca uzgodnić równanie tej reakcji, należy pomnożyć nasze współczynniki reakcji w taki sposób, żeby na koniec nie było żadnych ułamków. Proponuję, aby pomnożyć całe równanie razy dwa. Otrzymamy teraz cztery atomy glinu, Plus trzy cząsteczki tlenu po stronie substratów i dwie cząsteczki tlenku glinu po stronie produktów. Pamiętaj o tym, że nie wolno zmieniać liczby atomów w cząsteczkach. Stosunek liczby atomów glinu do tlenu w cząsteczce tlenku glinu jest zawsze taki sam. Przeanalizujmy inny przykład: spalanie cząsteczki metanu w tlenie do dwutlenku węgla i wody. Zapiszę równanie tej reakcji. Cząsteczka metanu, czyli CH4, reaguje z jedną cząsteczką tlenu, czyli O2. Otrzymujemy cząsteczkę dwutlenku węgla, czyli tlenku węgla 4, plus wodę, czyli H2O. Zbilansujmy równanie tej reakcji chemicznej. Zacznijmy od atomu węgla. Po lewej stronie równania mamy jeden atom węgla, prawda? A po prawej? Również jeden. Wszystko się zgadza. Węgiel jest zadowolony. Idziemy do wodoru. Po stronie substratów mamy cztery atomy wodoru, a po stronie produktów póki co mamy dwa atomy wodoru. Najłatwiej będzie zrobić tak, by było po cztery atomy wodoru po obu stronach czyli wstawiam dwa przed cząsteczką wody. Teraz mam tutaj cztery atomy wodoru. Świetnie. A teraz nareszcie tlen. Po lewej stronie równania mam dwa atomy tlenu, a po prawej stronie po prawej stronie mam dwa razy jeden atom tlenu w każdej cząsteczce wody, czyli w sumie dwa atomy tlenu w dwóch cząsteczkach wody. Tlen jest też w cząsteczce tlenku węgla 4. Dokładnie mamy tu dwa atomy tlenu. Zatem po stronie produktów mamy cztery atomy tlenu, a po stronie substratów, a po stronie substratów mamy tylko dwa atomy tlenu. Aby to zbilansować, wystarczy, że cząsteczkę tlenu po lewej stronie pomnożę razy dwa. I w ten sposób po stronie substratów i produktów jest po cztery atomy tlenu. Dzięki temu nasze równanie zostało uzgodnione, zbilansowane. Mam jeden atom węgla po tej stronie i jeden po tej. Cztery atomy wodoru tu i cztery atomy wodoru tu, a także cztery atomy tlenu. Tutaj i 4 atomy tlenu po stronie produktów. Świetnie. Uzgodnimy więc kolejne równanie. Jako substratów reakcji użyjmy tlenek żelaza 3 i kwas siarkowy 6. Żeby stworzyć wzór tlenku żelaza 3, wystarczy pamiętać, że żelazo ma wartościowość 3, a tlen 2. Po zapisaniu wartościowości na krzyż otrzymujemy Fe2 o3. Teraz dodajemy do tej cząsteczki cząsteczkę kwasu siarkowego 6. Jej wzór to H2SO4. Po zmniejszaniu tych dwóch substancji otrzymujemy taki związek Fe2SO4 3 razy wzięte plus cząsteczka wody H2O. Wynikiem naszej reakcji, produktem reakcji jest siarczan 6, żelaza 3 i woda. W tym momencie najważniejsze jest to, że ta grupa, grupa siarczanowa 6, co by się nie działo, trzyma się przez cały czas razem. Dobrze? Masz SO4 po lewej stronie równania i SO4 po prawej stronie równania. Na tym etapie, żeby było Ci łatwiej, możesz sobie wyobrazić, że SO4 to jeden atom. Zróbmy taką podmianę, takie postawienie. Podstawmy x pod SO4. Tlenek żelaza 3 plus H2 i tutaj grupa siarczanowa, czyli nasz X, a po prawej stronie równania mamy atomy żelaza. Ta cząsteczka ma dwa atomy żelaza i aż trzy grupy siarczanowe: siarczanowe 6. Zapisujemy zatem F2X3, a także dodajemy cząsteczkę wody. Zobaczmy, ile mamy atomów żelaza po lewej stronie równania. Są dwa atomy żelaza. Po prawej stronie równania też mamy dwa atomy żelaza. Czyli żelazo wygląda na uzgodnione. Sprawdźmy więc tlen. Tutaj po stronie substratów mamy trzy atomy tlenu. A tutaj po stronie produktów tylko jeden atom tlenu. Pamiętaj, że w grupie siarczanowej też są atomy tlenu. Ale ponieważ grupa siarczanowa jest jako jedność, to jej atomy tlenu w tym momencie nas nie interesują. Chcemy mieć trzy atomy tlenu po prawej stronie równania. Wstawiam tu trójeczkę. Mamy teraz 3 atomy tlenu. Na koniec patrzymy na wodór. Policzmy atomy wodoru. Mamy 6 atomów wodorów po prawej stronie równania. 6 atomów, czyli tutaj mamy 2 razy 3 i to daje nam 6. Chcemy mieć 6 atomów wodoru po lewej stronie równania. Musimy więc postawić 3 przed cząsteczką H2X. Teraz zajmijmy się grupą siarczanową na nasz X. Mamy 3X -y tutaj i szczęśliwie tutaj też mamy 3 grupy X. Czyli nasze równanie jest uzgodnione. Jeśli chcemy zapisać je z powrotem z grupą siarczanową, po prostu musimy je przepisać i zamiast X wstawić SO4. I w efekcie mamy jedną cząsteczkę tlenku żelaza 3, która reaguje z trzema cząsteczkami kwasu siarkowego 6. I powstaje jedna cząsteczka siarczanu 6 żelaza 3, a także trzy cząsteczki wody. Mam nadzieję, że dzięki tym przykładom trochę rozjaśniłam Ci, w jaki sposób uzganiać równania reakcji chemicznych.